Agenci CBA z Rzeszowa zatrzymali czterech mężczyzn, dwóch urzędników i dwóch biznesmenów. Śledztwo dotyczy przyjmowania łapówek. Do przestępstw miało dojść w latach 2018-2019. Śledztwo zostało wszczęte w oparciu o materiały zebrane przez Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Zamościu. Dziś funkcjonariusze Rzeszowskiej Delegatury CBA zatrzymali czterech mężczyzn. Dwóch pracowników jednego z urzędów w powiecie zamojskim i dwóch biznesmenów z branży budowlanej i transportowej. Mężczyźni usłyszą zarzuty korupcyjne w Prokuraturze Okręgowej w Lublinie. Podczas śledztwa funkcjonariusze Centralnej Biura antykorupcyjnego ustalili, że urzędnicy brali łapówki w zamian za preferencyjne traktowanie firm biorących udział w przetargach. Były to przetargi organizowane głównie na budowę i utrzymanie dróg. Śledztwo dotyczy przekraczania uprawnień, niedopełnienia obowiązków oraz przyjmowania łapówek. Poszukując dowodów, agenci CBA przeszukali także miejsca zamieszkania i pracy zatrzymanych.